Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie na kolejnej transmisji na żywo w ramach naszego wideoblogu. Mirosław Antoni Glazik-Mak komentuje, czyli trzeba przetrwać kwadrans z magiem. Tak jak witam serdecznie. Widzę, że już trzech uczestników jest. Bardzo mi miło. Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym, jak zostało to zapowiedziane na Facebooku. Witam Miłoszu. Witam serdecznie. Dzisiaj będzie odwrotnie. Dzisiaj Małgosia dołączy do nas później. Wypełnia, a ja rozpocznę. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o kulisach powstania warszawskiego. I wydaje mi się, że sprawa jest bardzo ciekawa. Zasygnalizowałem w informacji. Witam Olu, dobry wieczór. Że sprawa jest bardzo interesująca i sądzę, że ona może nam być bardzo pomocna dla zrozumienia naszego życia aktualnego i naszej przyszłości, bo historia może być nauczycielką życia. Jest to zupełnie możliwe. Otóż nie wiem, czy wiecie, jeśli wiecie, to napiszcie, kto podjął decyzję o wybuchu powstania warszawskiego. Kiedy to się odbyło, w jaki sposób? Czy pamiętacie, czy może czytaliście coś? Jeśli nie, to poszukajmy. Moi drodzy, chciałem wam uświadomić to, że informacje, które zdobywamy w szkole na lekcjach historii i społeczeństwa, czy wiedzy o społeczeństwie, czy wokół, możecie uzupełniać właśnie korzystając z internetu i z książek, które można zakupić, wypożyczyć, ściągnąć sobie w PDF-ie. Te informacje są. Ja bym chciał, żebyście się w ramach naszego programu nauczyli te informacje zdobywać, wyszukiwać i analizować je i interpretować. Moi drodzy, bardzo zagadkową postacią związaną z powstaniem warszawskim jest osoba, która była jednym z decydentów, którzy podjęli tę jakże trudną decyzję. Kto to był? Czy potraficie wskazać te osoby? Tak. Tak, moi drodzy, to był Tadeusz Komorowski Herbu-Korczak, pseudonim Bur, Znicz, Lawina, Korczak, Gajowy, Prawdzic. Pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, komendant główny Armii Krajowej. Moi drodzy, to są rzeczy, które możecie przeczytać w Wikipedii. Tak, tak.
Tak. O tak. I sądzę, że rzadko kto tak naprawdę uważnie i wnikliwie czyta zawarte tam informacje. Tak. Jak wiadomo, sama decyzja o rozpoczęciu powstania nie była podjęta zupełnie zgodnie i jednomyślnie. Doszło do, w gronie osób, które te decyzje miały podjąć, doszło do sporu, do wzajemnych oskarżeń. Moi drodzy, chciałbym, żebyście widzieli, że poszukując prawdy, a od razu powiem, jestem przeciwnikiem relatywizmu. I prawda jest wartością obiektywną. To nie jest tak w cywilizacji łacińskiej, że prawdy możemy nie uznawać, tak? Małgosiu, przynieś te książki spod wieżby, dobrze, żeby tam psy ich nie zniszczyły, i tam będzie mi potrzebna jedna książka. Dobrze, żeby tam psy nie poniszczyły, tak? Tam chciałem właśnie skorzystać z tej książki, żeby przybliżyć kwestię pojmowania prawdy. Tak. Moi drodzy, często spotykam się z taką reakcją młodzieży starszej, zwłaszcza studenckiej, no, że nikt nie wie, jaka jest prawda, że jest tyle prawd, ilu ludzi, czy może ile koncepcji filozoficznych, naukowych. Otóż w cywilizacji łacińskiej przyjmujemy, że prawda jest wartością obiektywną. W czym polega problem? Że czasami trudno tę prawdę odnaleźć, że czasami brakuje nam siły, cierpliwości, żeby do tej prawdy się zbliżyć. Tak? I jeśli chodzi o powstanie warszawskie, to wydano na jego temat bardzo wiele książek. A tak naprawdę my wciąż niewiele o nim wiemy, a ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj, jak wiecie, zajmuję się też teatrem, żebyśmy zajrzeli za kulisy tego powstania i żebyśmy przyjrzeli się jednej z bardzo ważnych. Witam, Kasiu. Witam, Kasiu. Dobry wieczór. Żebyśmy, jeśli macie taką możliwość, to otwórzcie sobie właśnie Wikipedię. Ja nie chciałbym ruszać kamery, więc proszę, żebyście otworzyli, żebyśmy przeczytali fragmenty informacji, które zawiera Wikipedia. Tu znalazłem bardzo ciekawe informacje. Ja nie jestem akurat tak w 100% przekonany o wszystkich informacjach, które są w Wikipedii, ale tutaj są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Wiemy, że Tadeusz Komorowski Bur ukończył w 1913 roku gimnazjum we Lwowie. I w tym samym roku rozpoczął karierę wojskową w armii austro-węgierskiej. Co jest jeszcze istotne, że urodził się w rodzinie Mieczysława Mariana Komorowskiego Herbu Korczak i Wandy Prawdzic-Zaleskiej. Zobaczcie, Prawdzic to jest jeden z pseudonimów pana generała. Był spogrebniony z generałem Tadeuszem Rozwadowskim, którego majątku przyszedł na świat. Generał Tadeusz Rozwadowski to był właściwy ojciec sukcesu, jeśli można tak powiedzieć, militarnego, jakim była Bitwa Warszawska. Jeszcze do tego tematu wrócimy podczas kolejnego spotkania. Otóż, moi drodzy, chcę, żebyśmy teraz przeszli takie szybkie szkolenie analitycznego i czytania i próby interpretacji niektórych tutaj informacji.
Co jest ciekawe również, że był związany z takimi miastami jak na przykład, o zobaczcie, w czasie I wojny światowej służył na froncie rosyjskim i włoskim, uzyskując stopień porucznika. Z dniem 15 listopada 1918 roku został przyjęty do Wojska Polskiego z zatwierdzeniem posiadanego stopnia porucznika i przydzielony do 9 Pułku Ułanów. W szeregach tego pułku wziął udział w wojnie z Ukraińcami, a później z bolszewikami. Od grudnia do maja 19 roku walczył, 1919 roku walczył w rejonie Mościska Krysowice. Na początku lipca 1920 roku w rejonie Łódzka dowodził zbiorczym szwadronem 9 Pułku Ułanów. 20 sierpnia 1920 roku objął dowództwo 12 Pułku Ułanów Podolskich. 31 sierpnia 1920 roku został pierwszego dnia bitwy został ranny. Po wyleczeniu wrócił do 9 Pułku Ułanów. W 1921 roku był zastępcą dowódcy 9 Pułku Ułanów w Żółkwi. W 1922 roku ukończył dwumiesięczny kurs ekwitacji w Grudziądzu. To są już moje strony Grudziądz, blisko Świecia. Pozdrawiam mieszkańców Grudziądza. Tak, bardzo ciekawe. A następnie w latach 22-23 był instruktorem jazdy konnej w oficerskiej szkole artylerii w Warszawie i Toruniu. Bardzo proszę. Czyli mamy tutaj też takie akcenty właśnie pomorskie. No i teraz tak, oczywiście okej, dobrze. To jest taki życiorys. Otrze kawaler orderu Orła Białego i Virtuti Militari. Tak. I moi drodzy, jednak w tych faktach, które dotyczą powstania warszawskiego, na to chciałbym wam zwrócić uwagę, tutaj są bardzo, bardzo ciekawe informacje. Otóż podczas powstania warszawskiego pan Komorowski w zasadzie nie uczestniczył w dowodzeniu walkami. Był w złej kondycji psychicznej i fizycznej. Cierpiał na zapalenie zatok przynosowych. Jego dolegliwości pogłębiły się, kiedy 13 sierpnia został kontuzjowany w wyniku wybuchu czołgu Pułapki na ulicy Kilińskiego. Ciekawe, prawda? Tak. Zobaczcie, pan generał nie uczestniczy w walkach. Gdzieś tam jest w tle. Bardzo interesujące, no ale powiedzmy, no stan zdrowia mu na to nie pozwala. Zobaczmy, co dalej. Otóż po 5 września podjął inicjatywę niemiecką dotyczącą rozmów w sprawie kapitulacji. Mimo sprzeciwu faktycznie dowodzącego powstaniem pułkownika Chruściela Montera, który radził, by w krytycznej sytuacji, w jakiej znalazło się powstanie, zwrócić się o pomoc dla powstania do polskich przywódców komunistycznych. Bór odmówił, nazywając to zdradą. W tym czasie doszło też do próby odsunięcia Komorowskiego od dowodzenia powstaniem podjętej przez grupę wyższych dowódców powstańczych, uznających, że Bór jest w kontekście dowodzenia osobą nieporadną. I popatrzcie, tutaj mamy 36 przypis. Skąd jest ta informacja? O, zobaczmy, zajrzyjmy, czasami przypisy też warto poczytać. Czarusiu, warto poczytać przypisy, chodź tutaj do mnie. Mianowicie 36, popatrzcie. Andrzej Leon Sowa, kto wydał wyrok na miasto, plany operacyjne Związku Walki Zbrojnej AK 1940-41 i sposoby ich realizacji, wydawnictwo literackie 2016 rok.
Może ktoś ma tę książkę, warto tam do niej sięgnąć i sprawdzić to. Czyli bardzo istotna sytuacja. Zobaczcie, w zasadzie pan generał w walkach nie uczestniczy, dochodzi, uaktywnia się w momencie, gdy ma zostać podjęta decyzja o kapitulacji. A z historii powstania, może teraz troszkę sięgnijmy do wiedzy podręcznikowej. Dobrze? Do wiedzy podręcznikowej i dotyczącej powstania. I może tak, zobaczmy, jakie tutaj były możliwości, jakie były tutaj podjęte działania. Wiemy, że mówiliśmy to ostatnio, a więc wybuch powstania wiązał się z takimi sprawami jak bezwładny odwrót Niemców, tutaj do 26 lipca 1944 roku, później koncentracja znacznych sił wokół Warszawy. Wiem, że do tej grupy dotarła taka informacja przyniesiona przez jednego z uczestników, sprawdźcie, kto to był, że mówiąca o tym, że dziękuję, Kasiu, w porządku, mówiąca o tym, że jeden z nich przyniósł taką informację, że najpierw, że wojska sowieckie już tam pojawiły się w Warszawie, są w niektórych dzielnicach Warszawy, a tuż po podjęciu decyzji jednak ta informacja została skorygowana i właściwie miano się wycofać z decyzji o powstaniu, ale już było za późno, bo to była godzina już 18, a więc już decyzje poszły. Ciężko było to zatrzymać. Jak wiecie, warszawiacy bardzo chcieli walczyć. Co jeszcze złożyło się na te przyczyny? Delegatura, przypomnę, delegatura rządu na kraj zostaje upoważniona przez rząd emigracyjny do wyznaczenia daty powstania. Tak, to miało to być argumentem w negocjacjach premiera Stanisława Mikołajczyka ze Stalinem 25 lipca 1944 roku. Następnie przypomnę, co mówiliśmy poprzednio, że radiostacja komunistyczna Kościuszko podżega do powstania, to jest 30 lipca 1944. Komenda Główna Armii Krajowej, Rada Jedności Narodowej ustalają datę powstania na 1 sierpnia 1944 roku, czyli godzina W. Walki rozpoczynają fatalne uzbrojone oddziały Armii Krajowej 1 sierpnia 1944 roku. Dowódcą powstania w mieście zostaje komendant Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej pułkownik Chruściec, pseudonim Monter. I jaki jest, moi drodzy, układ sił? Polacy, 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej oraz drobne oddziały NSZ-u, AL i PAL. Niemcy, początkowo garnizon liczył 15 tysięcy żołnierzy, później po utworzeniu korpusu generała Wondenbacha, to był oddział SS, policji, kryminaliści Kamińskiego, RONA, jeden z nielicznych formacji rosyjskich u boku państw osi, łącznie 50 tysięcy ludzi. A więc powiedzmy ilościowo, tak, ale musicie pamiętać, że tak jak tutaj było powiedziane, uzbrojenie, tak, uzbrojenie, rodzaj posiadanej broni. A więc walki powstańcze zaczęły się działań ofensywnych Armii Krajowej. Opanowane Śródmieście, Powiśle, Czerniaków, Wola, Żoliborz, południowy Mokotów, sporadyczne walki na Pradze. To był pierwszy etap między 1 i 4 sierpnia. Następnie przejście powstańców do aktywnej obrony. To było od 4 sierpnia 1944 roku. Z kolei następowały też zrzuty sprzętu wojskowego i zaopatrzenia przez lotnictwo alianckie. Łącznie badacze mówią, że było takich 87 wypraw z zrzutem. Niemcy jednak opanowali Ochotę, Wolę i Muranów. Dokonali masakry ludności cywilnej i rannych powstańców i to było 11 sierpnia 1944 roku. Z
kolejnym takich ważnych wydarzeń tego powstania to była bitwa o Stare Miasto, walki słynnych batalionów Zośki, Parasol, Zośka, Parasol, Radosław. Od 11 sierpnia to trwało do 2 września 1934 roku. Pojawił się 11 sierpnia generała głównego Armii Krajowej, czyli generała Bora Komorowskiego, o przyłączeniu się pozostałych oddziałów AK Generalnej Guberni do powstania. No, bardzo ciekawe, tak? I już było widać, że to powstanie nie ma szans. Ściąga się kolejne oddziały. Nieudane próby przebicia się rozgrupowania polskiego Campinos do stolicy to są wydarzenia między 20 a 22 sierpnia 1944 roku. W zbombardowanym budynku ginie cały sztab Warszawskiej Armii Ludowej 26 sierpnia 1944 roku. 6 września nastąpił upadek Starówki. Niemcy dokonali masowych morderstw na ludności. Wysadzono także Zamek Królewski. 6 września upada Powiśle. Z kolei pojawiły się próby sforsowania Wisły przez oddziały Ludowego Wojska Polskiego. To były takie oddziały, które szły z Armią Radziecką, z Armią Czerwoną. I te oddziały, do końca nie wiadomo, czy one to tak samowolnie to zrobiły, czy to była zgoda na to uzyskana od Stalina, czy od dowództwa rosyjskiego, czy oni po prostu jakby wyłamali się, dokonali takiej niesubordynacji i próbowali pomóc powstańcom. Myślę, że warto te informacje poszukać i sprawdzić. Być może ktoś to zbadał tę sprawę i wie dokładnie, jak to było. Moi drodzy, ogłoszenie dymisji. Tak. Może jeszcze powiedzmy trwały zacięte walki o Mokotów między 24 i 27 września 1934 roku. Walki o Żoliborz 28 do 30 września 1934 roku. I wreszcie kapitulacja powstania, prawa kombatanckie dla żołnierzy AK, cywile zostali wysiedleni do obozu przejściowego w Pruszkowie. To jest 2 października. Tak, moi drodzy, jakie były skutki powstania? Przede wszystkim straty. Armia Krajowa, 20 tysięcy żołnierzy. Ludowe Wojsko Polskie, 3 tysiące. Cywile, wyobrażajcie sobie, 180 tysięcy zabici. 180 tysięcy. Niemcy, 17 tysięcy, porównywali ze stratami w kampanii wrześniowej. Stalin, pod wrażeniem powstania, jak mówią historycy, zrezygnował z koncepcji stworzenia Polskiej Republiki Radzieckiej, zadowalając się stworzeniem takiego państwa wasalnego. To by był taki wymierna korzyść, powiedzmy, z tego powstania, ale za jaką cenę? Bezpowrotny przypadek skarbów kultury narodowej, archiwa, dzieła sztuki, obiekty zabytkowe. Moi drodzy, dziwna była sytuacja, bo za Wisłą stały wojska radzieckie, sowieckie i one czekały na upadek powstania i na rozszerzenie wpływów aliantów zachodnich w Europie. Zapytacie, i słusznie, a dlaczego Stalin nie pozwolił samolotom alianckim na lądowanie i udzielenie skutecznej pomocy powstańcom warszawskim. Pozwolił, ale już było bardzo późno. To już był schyłek powstania, ale przez miesiąc, pierwszy miesiąc powstania, takiej pomocy nie zgodził się na lądowanie samolotów alianckich na terenach
zajęty przez Sowietów. Otóż alianci, właśnie przyjrzyjmy się teraz naszym sojusznikom, czyli aliantom. Powstanie w sowieckiej strefie wpływów zwalnia, pozostawienie Polski zwalnia z obowiązku pomocy. Rzuty dokonywane były przez załogi ochotnicze, głównie składające się z Polaków. Potem wymuszono dymisję naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych Sosnkowskiego, który oskarżył Zachód o obojętność wobec tragedii powstania. Nowym naczelnym wodzem mianowano generała Bora Komorowskiego 30 września 1944 roku. Jak się zachował Związek Socjalistyczny Republik Radzieckich wobec powstania? Przede wszystkim tam była sformułowana taka teoria dwóch zwalczających się wrogów, to znaczy Niemców i Polaków. Pamiętacie, ja mówiłem podczas poprzedniego programu, że odbyło się takie spotkanie, jak odkryli to niedawno historycy, kilka lat temu, Bora Komorowskiego z szefem Gestapo, który proponował pomoc, wspólne działanie w tej sprawie. A więc Związek Radziecki wstrzymał wielką ofensywę sowiecką na Wiśle. Względy polityczne jakby przeważały nad operacyjnymi. Przecież można było szybciej Niemców pokonać, ale Sowieci na rozkaz Stalina zatrzymali swoje działania militarne. Tak, za pomoc udzieloną powstańcom przez budowę Wojsko Polskie zdymisjonowano generała Berlinga. Nowym dowódcą pierwszej armii został niejaki Grochow, czyli Popławski. Odmowa zgody na lądowanie samolotów alianckich dokonujących rzutów dla walczącej Warszawy. Stalin do Churchilla w tym czasie: trzeba odciąć się od awantury warszawskiej. Od awantury warszawskiej. Moi drodzy, mija już drugi kwadrans. Nie chciałbym, żeby to był mój monolog. Chciałbym wam dać teraz szansę, żebyście coś napisali, skomentowali. Postaram się na wasze pytania odpowiedzieć. Może napiszecie, co o tym wszystkim myślicie. Sądzę, że nie wszystkich takie sprawy mogą interesować, tak? Myślę, że wystarczą wielu z nas takie informacje podręcznikowe, a sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, ale nie musi ona wszystkich interesować. Tak. Tak, dzisiaj nie ma moich legionistów, albo się nie odzywają. Tak. Widzę, że jak nie ma Małgosi, to grupa Małgosi się wycofuje na z góry upatrzone pozycje. Ilość osób się zmniejsza, potrzebuje posiłku, wzmocnienia. Tak. Ja myślę, że tematy są dosyć poważne, dlatego właśnie tak. Tutaj nie mamy... Może tylko tyle powiem, że warto poczytać ten życiorys do końca, co się wydarzyło po, dlaczego pan generał Burkomorowski nie został rozstrzelany, nie podzielił losu bardzo wielu bohaterów tego powstania. To jest bardzo ciekawa, zagadkowa sprawa, więc pojawia się takie pytanie, kim naprawdę był pan generał Burkomorowski? Kto za nim stał? Czyje interesy tak naprawdę reprezentował? Myślę, że to dla młodych ludzi, jakim jesteście tutaj, to są przeważnie widzowie naszego kanału, to są za sprawy zbyt trudne, ale one powinny zostać powiedziane. Być może wasi rodzice, wasi starsi bracia, siostry się tym zainteresują i obejrzą ten film. Małgosiu, co byś chciała dodać? Ja bym chciała dodać, że powiem o medalionach Zofii Nałkowskiej. Dobrze. Była to lektura. To była to moje pół godziny, to ja ci następne pół godziny przekazuję. Nie wiem, czy pół godziny, w każdym razie chciałabym o tym powiedzieć, tak? Mhm. To teraz przepuścisz mnie?
Tak, proszę. Mhm. Dobrze. Bardzo proszę. Przyniosłeś te książki, tak? Tak, przyniosłam, ale to dzisiaj nie będą te książki, proszę. Dobrze. Ach, jesteśmy, jesteśmy. Tak. Dobry wieczór wszystkim. Słuchajcie, niewątpliwie czas wojny i okupacji. Były to przerażające czasy. Ja dzisiaj chciałam wam powiedzieć na temat medalionów Zofii Naukowskiej. Zacznę może od genezy tych opowiadań. Oczywiście przyczyną napisania tego utworu, tego cyklu były zbrodnie hitlerowskie i Zofia Naukowska, tak jak już wam mówiłam, była członkiem badań do spraw zbrodni hitlerowskiej. Jeżeli chodzi o wartość literacką, to możemy śmiało stwierdzić, że medaliony to dzieło kunsztu literackiego, jest to, ono ma charakter reporterski, jest to reporterski zapis wydarzeń. Tutaj autorka stosuje technikę selekcji faktów, oszczędność słowa i to, co jest bardzo wymowne, powstrzymuje się od komentarza psychologicznego. Autorka nie stosuje obróbki poetyckiej, czyli jest to, stosuje tak zwaną technikę behawiorystyczną. Behawioryzm to jeszcze przypomnę, gdyby ktoś chciał sobie to przypomnieć. Behawioryzm był to taki nowy kierunek w psychologii, który powstał w dwudziestoleciu międzywojennym i tutaj jakby przedmiotem wniosków psychologicznych była obserwacja zachowania się człowieka. Więc taką właśnie metodę zastosowała Zofia Naukowska w medalionach. Posłuchajcie, medaliony, tak jak powiedziałam, jest to utwór składający się z kilku opowiadań, między innymi tutaj znajdziecie takie tytuły jak Kobieta cmentarna, Dwoira zielona, Dno, Profesor Spaner, Przy torze kolejowym i no dobrze, to może na tyle wystarczy, żebyśmy sobie tutaj porozmawiali na ten temat. Więc może, słuchajcie, ja może przybliżę wam troszeczkę, może zacznę od opowiadania pod tytułem Dno. Jest to, już mówię, czyli mamy tak, medaliony, żeby było sprawniej i szybciej, ja tutaj chcę wam przedstawić, jak to było, troszeczkę, żebyście wiedzieli, jaka jest treść. Słuchajcie, na przykład właśnie może zaczniemy od dna. Bohaterką jest kobieta, która rozmawia z narratorką. Włosy jej są siwe, jest raczej ładna i bardzo zmęczona. Przeżyła rzeczy, w które by nikt nie uwierzył i w które z trudnością sama wierzyła. Teraz chodzi wyłącznie o to w życiu, aby ludzie byli dla niej życzliwi, ponieważ dużo przeszła. Straciła dwoje dzieci, choć nie jest pewna, czy umarł. Syn do tej pory nie wrócił z niewoli, a jego koledzy przyjeżdżający z obozów jenieckich mówią, że go nie widzieli, czyli ślad po nim zaginął. W pewnym sensie brak wiadomości to też dobra wiadomość. Na wspomnienie córki w oczach kobiety pojawiają się łzy, które znikają.
Męża po raz ostatni widziano w obozie w Pruszkowie i od tej pory nie uzyskała o nim żadnych informacji. Wyglądał tam jak starszy człowiek, choć w rzeczywistości był młodszy od niej o 3 lata. Jest zupełnie sama i dlatego ludzie powinni okazywać jej życzliwość. Najpierw opowiada o życiu w obozie w Ravensbrück, gdzie przebywała przez 3 tygodnie. Tam przeprowadzano doświadczenia na kobietach. Znęcano się zastrzykami i otwierano rany. Stamtąd zabrano ją wraz z córką do fabryki amunicji. Początkowo wszędzie była przenoszona razem z córką, ale pewnego dnia dziewczynę wraz z 10 innymi zatrzymano i wówczas, no niestety, straciła z nią kontakt. Ze smutkiem wspomina swoje dzieci. Córka była dobra, ładna i zdolna, uczyła dzieci i należała do organizacji. Obie bały się o syna, który wracał zazwyczaj do domu po godzinie policyjnej i dostawał się do domu po sznurze przez okno. Obawiały się, że ktoś może go zobaczyć. Syna również zabrano z powstania. Ostatnią kartkę napisał do rodziny w styczniu. Wiedział już, że matka i siostra są od dawna w Niemczech. Przed obozem przez 2 miesiące były na pawiaku. Przed śmiercią jeńcom ściągano krew dla żołnierzy i robiono zastrzyki. Rankiem towarzysze niedoli wynosili zmarłych z pakamery. Mieli oni związane ręce i nogi, a wnętrzności wyjedzone przez szczury. Niektórym jeszcze biło serce. Boże, jakie to straszne. Kobieta przemilcza wiele rzeczy. Czasami zamyśla się nad czymś, czego nie jest w stanie powiedzieć. Mówi, że nie była męczona jak inni, lecz strasznie ją bito pałką gumową, by powiedziała, kto przychodził do ich domu, kiedy odbywała się lekcja tańca, a córka grała na fortepianie. Kiedy zasłoniła rękoma twarz, wybito jej palce, które do tej pory bolą, i ręce są pokryte guzami i zniszczone pracą. Podczas bicia bała się, że coś powie, lecz zawzięła się i milczała. Po chwili dodaje, że syn uczył innych i dawał im kije z karabinów. Mam nadzieję, że resztę doczytacie. Oczywiście jest faktem, że w dzisiejszych czasach, kiedy pewne lektury są omawiane z młodzieżą, że jest to dla was taka, abstrakcja. Ale powiem wam szczerze, że wystarczy mieć odrobinę empatii, żeby móc sobie wyobrazić, tak, co przeżywali ci ludzie w tej rzeczywistości, która właściwie przypominała piekło. To jest po prostu wręcz niewyobrażalne, co oni musieli przeżyć. I jeszcze chciałam wam powiedzieć o jednym z opowiadań, przy torze kolejowym. Słuchajcie, to jest takie opowiadanie, w którym właściwie występuje taka ironia losu, paradoks, ale tak jak mówię, pisarka powstrzymuje się od wszelkiego rodzaju komentarzy, ona po prostu relacjonuje, obserwuje, tak, techniką behawiorystyczną, za pomocą tej techniki ukazuje przy torze kolejowym. Z transportu więźniów kobiecie udało się uciec z pociągu, tak, gdzieś tam wyłamała deskę, ale przy okazji uszkodziła sobie nogę tak bardzo, że złamała nogę tak bardzo, że niestety przy tym torze kolejowym leżała. No i wyobraźcie sobie, oczywiście społeczeństwo zastraszone. Nikt nie chciał jej pomóc, ponieważ no, wiadomo było, że to jest więźniarka. No więc przechodził tamtędy mężczyzna, poprosiła go o jakieś lekarstwo, żeby mogła sobie te rany opatrzyć, ale on odmówił. Więc poprosiła go o wódkę i papierosy. Tak. I wyobraźcie sobie, że on jej to przyniósł, więc jak wypiła tę wódkę, to spała, zasnęła, łatwiej jej było wtedy znieść ten okropny ból. Wówczas przybyło 2 policjantów.
Nagle obudziła się, zobaczyła nad sobą dwóch policjantów i chciała, błagała ich wręcz, żeby ją zastrzelili, ponieważ bardzo, bardzo się męczyła, nikt nie chciał jej udzielić pomocy. Oczywiście policjanci tego nie zrobili. W końcu, słuchajcie, zrobił to mężczyzna, który przynosił jej tę wódkę i te papierosy, zastrzelił ją i właśnie z kolei mężczyzna, który to zrobił, ponieważ ona go o to bardzo prosiła, żeby skrócić jej cierpienie. Nikt nie chciał pomóc, a potem nagle okazało się, że niektórzy bardzo tego mężczyznę krytykowali, że on ją zabił. Ja nie wiem, czy tak jak powiedział Mirosław, czy ta prawda, prawda jest jedna. Tak, prawda jest jedna, ale uważam, że prawdę, prawdziwą, najprawdziwszą prawdę zna Bóg, w którego wierzę szczerze. Natomiast my ludzie, często patrząc z zewnątrz na jakąś sytuację, oceniamy ją bardzo różnie. Natomiast jedna jest rzecz, nigdy nie wiemy, co dzieje się we wnętrzu drugiego człowieka, co dzieje się w jego głowie. Oczywiście pewne wydarzenia są dla nas takie bardzo, bardzo oczywiste, powtórzę się tutaj, przepraszam, ale tak jest. Natomiast są sytuacje trudne, w których tak naprawdę bardzo ciężko jest cokolwiek oceniać. Może więc tak naprawdę trzeba by było powstrzymać się od oceniania. Generalnie powinniśmy starać się nie osądzać. Tytuł i motto jest tutaj bardzo ważne. Motto: ludzie ludziom zgotowali ten los. Zwróćcie uwagę na to, jak wspaniale tę tragiczną prawdę ujęła Zofia Naukowska. Oj, widzę, że nikt nam nie przybył. Nikt nam nie przybył. Słuchajcie, ja może tutaj powiadomię, że my tutaj sobie dzisiaj live'ujemy, żeby może osoby zainteresowane, ponieważ my dzisiaj... Kasiu, napisz mi, czy jesteś. Oj, coś mi się tutaj zablokowało. Spróbuję odświeżyć stronę. Wiesz co, bo tam był ja taką zapowiedź, ty uruchomiłaś inny kanał. Ja tam taką zapowiedź kanału, a ty uruchomiłaś tak jak zwykle. Tam trzeba po prostu uruchomić taką gotowości wszystko. Chyba jest jakiś problem. No to ja nie wiem. Jaki kanał? Ja uruchomiłem, ja byłam zapowiedział, że będzie live. Dobrze, słuchajcie, w takim razie to, co się nagrało, to się nagrało i teraz przechodzimy na inny kanał, tak? Także serdecznie zapraszam. Ciąg dalszy nastąpi, pa, pa. Bo jest jakiś problem, tam to trzeba zamknąć, wiesz?